Zaczynamy wycieczkę na wulkan o godzinie 22:10 czasu islandzkiego. Jak widać, nie będziemy sami dziś na wulkanie. Parkingi są płatne. 1000 islandzkich koron. Kurczę. Na Islandii jaka jest waluta? Korony islandzkie. Korony islandzkie. No dobrze. Czyli tak. 1000 islandzkich koron. I zaczynamy ścieżkę trekkingową. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jest taki zmierzch. No, zmierzch jest dlatego, że jest 22:11, więc mamy już zasłonięte, niby słońce zachodzi. Zobaczymy, czy nam zajdzie. A ten wulkan tak właśnie chcemy pamiętać wieczorem. Rozumiem, że palicie. Skończyłeś palić przy tym parkingu. A dobra, okej.
kilometr od auta jesteś. Towar. Jak on mi tu będzie latał, ale dobrze, że mu się zaraz paliwo wykończy. Zachodzi słońce, pomału słońce zaczyna zachodzić, jeszcze chwilkę i będzie prawie ciemno, ale mamy ze sobą latarki, których i tak nie użyjemy, bo zaraz wstanie słońce. O, jesteśmy na rozstaju dróg. Mamy dwie możliwości, w prawo i w lewo. Są dwie drogi. Najpierw idziemy w lewo. To znaczy, że później będzie to w prawo? No dobra. To teraz mnie trochę wystraszyłeś. Ale okej. Zaczyna mi się to coraz bardziej podobać. Jak najpierw robimy lewo, a potem prawo, no to czuję, że dzisiaj ładny kilometraż zrobimy. Dobra. Znaczy powiem ci tak, jeżeli jest organiczny, to go możesz śmiało zakopywać, wiesz? Bo kiedyś filtry były bibułka normalnie, tak? No. Wiem, gdzie pchają ten plastik z rurek. Jak jeszcze ty plastik wciągasz, to już w ogóle koniec. Ogólnie jak na razie spacer jest delikatny. Nie ma żadnego jakiegoś tam pionowego szaleństwa pod górkę. Zapewne za chwilę się to zmieni. Będziemy zdobywać jakiś szczyt. Ale w tym momencie jest to normalny, niedzielny spacer z widokami. Czas się tu zatrzymał jakieś milion lat temu. I od tamtej pory nic się tu nie zmieniło. Od czasu do czasu se wybuchnie jakiś wulkan. No powiem ci, że tam ruch na tym niebie jest niemały. Będę musiał mieć same niskie loty. Ale jest to pogoda idealna dla wszystkich. Tak, nic się nie dzieje. Jest bezwietrznie. Jest faktycznie bezwietrznie. I przejrzystość powietrza jest super, bo nawet chmurek nie ma. Więc to jest okazja, jakich mało. Widzisz?
asi jakiś milioner tam lata sobie. Czy to pod helikopterem to są ludzie? Te punkciki? No to grubo. No to grubo. Ja wiem, że teraz nie widać, ale obok tego dymu lata helikopter, a pod nim jest cała masa ludzi. Czyli jednak są tłumy, mimo tego, że mamy godzinę 22 z haczykami. Spróbuję się rozpiąć, bo jednak ciepło jest. Taki spacer mimo wszystko robi swoje. Spodziewałem się, że będzie chłodniej, ale jednak nie. Może pewna temperatura za chwilę spadnie. Zobaczymy. Na razie jest spoko, że tak powiem, coraz cieplej. Strasznie powoli idziemy, jak nas dziewczyny wyprzedzają. Wręcz mamy żółwie tempo. Chyba że zaraz będzie jakiś spektakl i wszyscy cisną do przodu. Trochę się zagęszcza. Udało nam się kogoś wyprzedzić, co nie znaczy, że sami zaraz nie zostaniemy wyprzedzeni. Jest to bardzo prawdopodobne, bo czuję czyjś oddech na plecach, a nie będę się odwracać. Jest pierwszy widok lawy. Jest, widać ją w przesmyku. Na pewno jest tam już taki czarniutki punkcik w tamtym miejscu. Czyli będzie zaraz spinaczka. Już coś się dzieje, ale przed nami jeszcze niemały kawałek drogi. Jest tu ścieżka na skróta. Fajnie z tym skrótem, no to powiem ci, dawaj, pójdziemy skrótem. Paręki tak za nami? Tak, właśnie, powiem ci, nie odpuszczają, mają tempo niemałe. Ja już widzę, że naprawdę zwiększyli tempo, ale chyba teraz na tej prostej wymiękłej. No tutaj taka ścieżka, która sama z siebie się stworzyła. Na pewno zobaczyli, że można iść po prostej, a nie dookoła. Stara ścieżka. Tędy się szło, jak jeszcze tego nie zrobili, to tutaj ona nie jest do końca, że sama tak, zrobiła, tak, to tak. Jakby wbite pachołki. Czyli wcześniej była naturalna. Wcześniej pierwsi turyści ją zrobili, więc idziemy ścieżką, która kiedyś została zbudowana przez pierwszych turystów, a dopiero potem zbudowali tutaj z boku piękną autostradę dla tych tłumów, które zaczęły przybywać. Tak, ale to co, mamy trzeci miesiąc, jak wybuchł wulkan, co? Jakoś tak, tak będzie.
Więc 19 marca. 19 marca. Dokładnie. I więc na pewno już jego ogon, co ciekawe, płynie tylko w jedną stronę do morza, co? On się kieruje w dwie strony jednak idzie. A zaraz będzie podejście. Zaraz będzie podejście. I tam na samej górze będziemy go widzieć, o tam. Ale zanim tam wejdziemy, czeka nas tutaj spacerek, który może spowodować, że będziemy sapać i to nieźle. Mamy za sobą. O, za chwilę będzie drugi kilometr. Nie spodziewałem się, że o tej porze będą latać. Tak, i mamy właśnie drugi kilometr naszej ścieżki. Więc wydaje mi się, że do wulkanu będzie tutaj od tej strony jakieś 3,5 kilometra od parkingu. Ale zaraz będziemy wiedzieć to dokładnie. Zostaliśmy wyprzedzeni przez norweską drużynę, która jak widać tempo ma niemałe. Myśmy troszkę odpuścili. Można pokazać już zachód. Tak wygląda. Nasze tempo troszkę zwolniło. Norweska drużyna już oddala się od nas. Widać, że mają niespożytej ilości energii. Przy nich, no nie da się ukryć, wypada na amatorską. Aczkolwiek powiedzmy sobie szczerze, nie zawsze człowiek ma możliwość przejścia się na czynny wulkan. Jak widać, już profesjonalna ścieżka zrobiona. Władze tego państwa, tego co znaczy Islandii, wychodzą turystom mocno naprzeciw. O nie! O nie! Teraz właśnie zobaczyłem, że ta góra to jest niezły hardkor.
język lodowca. Płynęła tu? Tak. No. Jedyne co dla mnie jest problemem, to karty pamięci. Bo te dłuższe trasy faktycznie trochę zajmują, prawda? Zawsze jak tak wracam, to od razu zrzucam na dysk zewnętrzny, czyszczę, żeby jutro znowu być od zera. O kurczę, no powiem tak, co? W takie miejsca, nie nawet w dzień tu można wejść. Tak, to jest taka atrakcja na dzień i noc. W nocy zobaczyć wulkan i w dzień też przejść, bo tu jest też widokowo. Tak. Pół widokowy na okolicę, niezłe. O kurczę. Nie. Nie będę ukrywał, ale chyba jest to challenge niemały, taka wspinaczka. No trzeba mieć kondycję, no u mnie jak najbardziej brak tej kondycji. Bo z ludzią mózgowo, nie? Sprawdzę jak to.
Ida. Od momentu jak wchodzisz, wszystko. To tam ma bardzo dużo. Jeden trochę na raz. To była prosty dzień. Pewnie to jest para hej. Wow. O kurczę. O masakra. Ale ogień. O kurczę. Fuck. Fuck. Jest. Jest i on. Już go. Już go widać. Nie. Jest ogień. Jest petarda. Ale czad. O Jezu. Idziemy. 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 Nie. I tym razem nie. Nie. Ale na pewno są to córki Wikingów. Żeby nie było, to powiem dlaczego jestem taki trochę zmęczony. Normalnie dzisiaj wstałem o 3, bo zawsze wstaję o 3, a w tym momencie jest godzina dla nas 24:30, pół do pierwszej w nocy, więc pół do pierwszej w nocy idziemy sobie na wulkan i mamy taki trekking pod górkę, więc nie mogę powiedzieć, że jestem tutaj wypoczęty, przygotowany do takiej akcji, ale są w życiu takie rzeczy, które po prostu trzeba zrobić. Pocieszające jest to, że nie pada. Nie pada w ogóle. Zostało mi 3 km drogi. Te pierwsze dwa, powiedzmy, były spoko, ale ta końcówka jest naprawdę konkretna. I można powiedzieć, że kondycja tutaj wychodzi. Na jaw. Można się przekonać, jaką się kondycję. Cieszę się, że pogoda dopisała, bo naprawdę na Islandii trafić taką pogodę to jest po prostu wód szczęścia, bo tu może tygodniami padać, a potem przez parę dni jest słońce i to parę dni właśnie jest teraz. Tak, przez chwilę japońscy turyści schodzili z wulkanu, zadowoleni, pewno mieli okazję zanurzyć ręce w lawie.
Jasno. To jest DJ Jasno. Wow. Naprawdę trzeba patrzeć pod nogi, bo po prostu idzie się po głazach. A jest tutaj osuwisko. Nie chciałbym się potknąć, bo faktycznie można kopertnąć w dół. Ścieżka się skończyła, a on tam jedzie. Idziemy. Normalne głazy, ale już jesteśmy na samej końcówce, więc faktycznie chyba jesteśmy u celu. Zaraz to zobaczymy. Już za momencik dostarczy. Mam nadzieję, że to jest ostatnia prosta. To co widać, to jest jedno wielkie wow. Jedno wielkie wow. No to jest. Słuchajcie, jego słychać. Jego naprawdę jest słychać. Nie wiem, czy będzie to możliwość, czy ten mikrofon to chwyci. Ale spróbujemy go posłuchać.
widać, nie jesteśmy tu sami. Jest godzina 22:56. Szliśmy równą godzinę do tego miejsca, ale rozbijemy się na chwilę tutaj obozem i puścimy sobie stąd dronika. Próbujemy podejść bliżej, zobaczymy. Wsiąda, trochę wypoczęliśmy. Widać, jest tu już trochę ludzi. I mimo tego, że godzina jest... Która to jest? Dobra. Już straciłem rachubę czasu, przyznam. Nie widzę na zegarku. Ale idziemy. Rozglądniemy się tutaj dookoła i okazuje się, że ludzi jest tutaj niemało. Jest to tak spektakularne, no po prostu jest to coś niewiarygodnego dla mnie. Strasznie się ciężko idzie, bo po prostu nie wiem jak to nazwać, wertepy. Na niego popatrzeć od tej strony. Puszczenie drona, przyznaję szczerze, nie jest takie łatwe. I nie chodzi o to, że... Znaczy, problem w tym, że nie wiem, jak można blisko podlecieć ze względu na temperaturę, jaka tam panuje. No, bo wydaje mi się, że zbyt bliskie podlecenie może grozić stopieniem skrzydełek. Znaczy, żeby nie było, to jesteśmy o... Tak, tak go teraz widać prawidłowo, bo tutaj na zbliżeniu jechaliśmy dość dużym. A teraz idziemy tą ścieżką, o ile to można nazwać ścieżkę. Spróbujemy się dostać trochę bliżej. Można zobaczyć go z drugiej strony. Podejmujemy w tak zwane wyzwanie podejścia i zobaczenia go od trochę innej strony. Widzieliśmy, że tam z przodu paru śmiałków było, więc wydaje mi się, że jest możliwość zobaczenia go z bliższej odległości. Ale
No muszę powiedzieć, że można na to patrzeć i patrzeć. I faktycznie o tej porze znacznie go lepiej widać. Wylewa on się na drugą stronę. Z drona spróbujemy zobaczyć ten ogon. Nie wiem, czy to widać, bo jakby nie patrzeć, jest noc. No jest noc. 22:26 czasu islandzkiego. Dodajmy 2 godziny. Tu mamy 24:26, czyli w 12:30 w nocy. Polsce. Autentycznie. A rano jeszcze byliśmy w Katowicach. A w nocy zbliżamy się do wulkanu. Przyznam szczerze, że zobaczyć czynny wulkan dla mnie osobiście jest to niesamowite wydarzenie. Jest to niewiarygodne, bo jeszcze jego słychać. Słychać tą lawę, która tam cały czas bulgoce. Bulgoce jak zupa w garku. Ja mam nadzieję, że będzie choć trochę widać. Ciężko mi powiedzieć, czy dron odda widok tego wszystkiego. Być może dzień okolica by była bardziej widokowa, bo wiadomo, jest tak zwana biała noc. I no nie, no po prostu nie. Jak to widać? Jaki to jest efekt tego? Przecież tu można siedzieć i się po prostu na to patrzeć. Na to patrzeć bez końca. Na to, co tam się dzieje w środku. Tak, przecież jakby się okazało, że nie włączyłem nagrywania, to bym chyba popełnił seppuku. Bo to, co tam widać, to jest nie do opisania. Nie potrafię tego opisać. To jest największy na świecie gar zupy. No, mogę powiedzieć, że mamy 4. kilometr za sobą od parkingu i naprawdę jesteśmy blisko. Naprawdę jesteśmy blisko. Siarka. Olbrzymie ilości siarki. Ona po prostu tutaj jest wszędzie. Ją, ja nie wiem, to chyba, że już czuć. Strasznie mocno ją czuć. Ale powiem tak, ten widok jest hipnotyzujący. Autentycznie jest hipnotyzujący. I te wybuchy lawy. No, coś
Nie mogę tego opisać, nie da się tego opisać. Mam nadzieję, że ten film się uda nagrać i faktycznie ten film to odzwierciedli, choć w jakiejś części to, co tam się dzieje, to, co ja tu widzę. I tak, warto było podejść do tego miejsca. Warto było tutaj podejść. Jest to po prostu... No jest on już na wyciągnięcie ręki. No. Podejrzewam, że przy mocniejszym wybuchu na pewno by to chlapło tutaj. Bo jesteśmy tak blisko. Jesteśmy tak blisko, że zaczynam czuć jego ciepło. Więc zaraz spróbujemy drona wypuścić. Choć wiem, że już jest po prostu. Bądź tak, jest petarda. Puszczamy stąd drona. Tam podejdę, żeby tutaj ludziom nie przeszkadzać. Chodźcie tam, to by... Nie. No. Czyli... Ale bardzo ciekawe, faktycznie ktoś sobie tutaj rozbił namiocik. No powiem szczerze, że genialny pomysł rozbicie tutaj namiotu z widokiem na wulkan. Słuchajcie, namiot z widokiem na wulkan. Okej, więc muszę znaleźć tylko miejsce, w którym usiądę i puszczamy drona. Rzeka lawy. Niby tak daleko, ale tutaj z tego miejsca czuję jest straszny żar. Jakbym rozpalał grilla i dmuchał w niego cały czas. No i...
Znaczy, na pewno tego na filmie nie widać, ale jest to epickie, jak ta lawa, jak woda. Ona płynie w dół jak woda.